Społeczeństwo obywatelskie w oku kamery. Karolina była szczęśliwą 15-latką. Niestety jej życie zmieniło się w koszmar, gdy kilku jej kolegów postanowiło zabawić się kosztem jej prywatności. Pewnego dnia dostałam po prostu dziwnego SMS-a, który wskazywał na to, że ktoś umieścił moje zdjęcia w internecie. Pomyślała, że przez tę wiadomość ktoś chce ją zastraszyć i postanowiła się tym nie przejmować. Niestety pomyliła się. Ktoś faktycznie zamieścił jej zdjęcia w internecie. Te problemy zaczęły się, kiedy zmieniałam szkołę. Od razu nie spodobałam się moim kolegom, bo nie byłam taka jak inne dziewczyny. Nie malowałam się i nie ubierałam się zbyt wyzywająco. Ale przede wszystkim otwarcie mówiłam, co mi pasuje, a to nie bardzo im się podobało. Podejrzewa, że to właśnie fakt, iż miała własne zdanie, doprowadził do tego, co się wydarzyło. Kiedyś chłopak z naszej klasy wpadł do damskiej szatni, kiedy się przebierałyśmy na WF i kręcił wszystko telefonem komórkowym. Moje koleżanki z klasy się śmiały i kazały mu stamtąd wyjść. Karolina wtedy uznała, że chłopak, który wszedł do szatni, pozwolił sobie na zbyt wiele i poinformowała o wszystkim wychowawczynię. Na początku, jak szłam korytarzem, to słyszałam za sobą takie określenia jak kapuś, skarżypyta i tym podobne. Niestety na tym się nie skończyło. Potem dostałam tamtego SMS-a, a po kilku dniach kolejnego, w którym podany był link do jakiejś strony internetowej. Kiedy na nią weszłam, to się przeraziłam. Myślałam, że spalę się ze wstydu. Był tam filmik z przybliżeniem na mnie, a dodatkowo dodane przerobione zdjęcia, na których była moja twarz, wklejona w ciało rozebranej kobiety. Karolina była przerażona. Nie wiedziała, co zrobić, do kogo się udać o pomoc. Wstydziła się powiedzieć rodzicom. Nie wiedziałam, co zrobić. Nie potrafiłam o tym nikomu powiedzieć. Nie chciałam chodzić do szkoły, mało jadłam. Myślałam nawet o tym, żeby targnąć się na swoje życie, ale na szczęście moi rodzice w porę bez mojej wiedzy umówili się na domową wizytę z psychologiem. Chciałabym, żeby oni kiedyś przeszli taką traumę jak ja i żeby poczuli to, co ja wtedy czułam. Może wtedy zrozumieliby, że robią źle i nigdy już nikogo by nie skrzywdzili i nikt nie musiałby przechodzić tego, co ja. Karolina na dzień dzisiejszy jest już w dobrym stanie psychicznym. Nie ujawniła jednak swojej twarzy, ponieważ nadal boi się młodocianych przestępców ze szkoły. Problem cyberprzemocy jest coraz bardziej rozpowszechniony wśród polskiej młodzieży. Jak z nią walczyć? Takie pytanie postawili sobie członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego Młodzież dla Europy z publicznego gimnazjum nr 3 w Radomsku. Uczniowie skupili się na przeprowadzeniu warsztatów z rodzicami, uczniami oraz nauczycielami, których tematem były prawa człowieka oraz zjawisko cyberprzemocy. Sieć, która symbolizuje to, że tak naprawdę z każdym człowiekiem mamy jakieś cechy podobne, jesteśmy podobni. W ramach kampanii społecznej Dniem i Nocą Walcz z Cyberprzemocą zorganizowany został happening. Ponad 20 osób świadomych zagrożenia, jakie niesie ze sobą cyberprzemoc, przeszło głównymi ulicami Radomska, rozdając ulotki i zapoznając radomszczan z pojęciem cyberprzemocy oraz jej tragicznymi skutkami.
Jednak na happeningu się nie skończyło. W budynku publicznego gimnazjum nr 3 zorganizowano debatę, mającą na celu zapoznanie młodzieży ze sposobami walki z cyberprzemocą. Wzięli w niej udział uczniowie, pedagog i psycholog. Co drugi badany w wieku od 12 do 17 roku życia doświadczył przemocy. Przemocy w sieci, przemocy przez telefon komórkowy itd. Natomiast znakomita większość tych osób nie zgłosiła tego faktu. Realizowany w naszej szkole uważam za bardzo potrzebny i twórczy. Mam nadzieję, że nasi uczniowie nauczą się pewnych postaw proobywatelskich i myślę, że w przyszłości staną się światłymi obywatelami tutaj nie tylko naszego regionu, ale naszej Polski.